Siema wszystkim, jest środa, dziś o 14 marca. Lód już na stawie. Ślod, jak już widzicie. Przyjechałem pierwszy raz pofutrować. W niedziela tylko siodą na pora godzin. No i muszę obejrzeć, jakie tu jest dno, bo nigdy tu jeszcze na tym stawie nie chytał. On taką sztyca ze sobą, zaraz będziecie widzieć. No i potem z drugiej strony łódką wywieza tylko se pod nogi, praktycznie pod sam brzeg. Pora kulek. Jak widzicie, lód już ślos. Taką fajną sztycę mam. Około 2 metry, bo jest trochę większy ode mnie. Interesuje mnie łowienie tuki pod brzegiem na końcu takiego cypla. Tam z drugiej strony by da się staro chytać. Chcę sobie obejrzeć, jaką to jest głębokość. Tak, zaczynam mierzyć dno. Jaką głębokość tu przy brzegu. A, fajny spad. Prawie 2 metry, 1,80 m tu przy brzegu. I są już wir i kamień. Troszkę mu, ale to ledwo co. Same kamyczki czuć, idealne miejsce. I spad idzie w tamta strona brzegu, coraz to bardziej. I tu właśnie byda nęcił i z drugiej strony byda chytą. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale jak klupia o dno. Słychać, jak klupia o kamienie. Czyli miejscówka tu mam idealno. Fajnie pójdzie zestaw tuki wywieźć, czy na kamień, czy normalnie na przelot. Na poprzednim moim kanale, czyli WM Fishing na YouTube, wszystkie filmiki, jakie były, praktycznie to były z tych stawów tuki, co mam za plecami. To są licencje z koła 111 Olza, o szczupakach, na spinning, o wszystkim. No a w tym roku, tak jak żegodał w poprzednim filmiku, czyli na kanale Carp Hunters Polska, bo już teraz na tym będą moje filmiki, byda łowił po drugiej stronie drugi, właśnie na tym stawie tuki, co chcę opacie w tym roku karta. I wszystkie filmiki będą właśnie stąd. Idę teraz po łódka i wywożymy pierwsze zanęta, kulki, trochę futru i w niedzielę siadamy na pora godzin. Jak na pierwszy raz, to tu mam miks kulek, różnych zapachów. Jak się uda coś potem złowić, to wam powiem, na jaki konkretny zapach. No i nic, wyłożymy. Tak, zanęta wywieziono. Teraz wam powiem co nieco o tej mojej łódce. Jest to łódka firmy Skarb. Zaraz wam ją zaprezentuję. Tak właśnie się prezentuje ta łódeczka. Osobno na pilocie się załącza przednie światło. Jak się jedzie do przodku, to świecą dwie diody z boku. Dwie komory posiada ta łódka. Jedno nie mam tej przegrody właśnie na środku, na elektromagnesy. Jedna, drugo. Z tyłu dość też ciekawie ta łódka fajnie wygląda. Lampa z tyłu jak w motorku. No i co najważniejsze, dość długo wytrzymują akumulatory tutaj w tej łódce, bo lezą do niej dwa razy po 7 amperogodzin, 6 V, czyli do kupy 12, obydwa razy. Ostatnio, że tą łódką pływał całą godzinę po stawie i ani nie było ubytku na baterii, czyli jak widać dość fajnie się prezentuje ta łódeczka. Locik miara standardowy jak w każdych innych, nie ma to jakoś tam łódka za nie wiem wiele tysięcy,
ale po co mi Inkszo, ta jest bardzo fajna, fajnie się nią jeździ, wszystko działa jak należy. Jak się film podobał, zostawcie suba, łapka do góry, mile widziano, komentarze piszcie negatywne, jak i te pozytywne, wszystko idzie w następnych filmach poprawić, coś co robię źle. No i na razie, do następnego razu.